Dzień dobry. Czego uczy mnie Biblia w Psalmie 32, wersecie 1? Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Jako ilustracja tego wersetu niech posłuży nam historia o pewnym emirze i jego służącym, niewolniku. Gdyby emir o tym wiedział, Karim był na służbie u arabskiego emira, tytuł mahometańskich dostojników państwowych, który posiadał wielki park z egzotycznymi ptakami. Żył w nim między innymi bardzo rzadki okaz kaczek, szczególnie lubianych przez emira. Pewnego dnia Karim zauważył, że coś porusza się w krzakach, mając za zadanie strzec ptactwo przed niebezpieczeństwem, natychmiast złapał swoją procę, wystrzelił i trafił w kaczkę emira. Przerażony zakopał zwierzę w nadziei, że nikt go nie widział. Nie minęło długo, kiedy zauważono brak cennego ptaka. Emir okropnie się rozgniewał i kazał jej szukać. Niestety nadaremnie. Krótko po tym nadworny kucharz rozkazał Karimowi przynieść wodę. Karim wzbraniał się. Wtedy kucharz szepnął mu na ucho: gdyby tylko emir wiedział, kto zabił kaczkę. Karima oblał zimny pot. Czując swoje beznadziejne położenie, ugiął się pod nakazem i przyniósł wodę. Od tego momentu kucharz wykorzystywał go na każdym kroku, grożąc za każdym razem słowami: gdyby tylko emir wiedział. Inni słudzy dziwili się, widząc uległość swojego kolegi. Ostatecznie Karim był już tak zdruzgotany i umęczony ciągłym szantażem kucharza, że nie widział innej drogi wyjścia, jak tylko wyznać swoją winę emirowi. Pewnego dnia padł na kolana przed emirem, powiedział mu całą prawdę i otrzymał przebaczenie. Jakże uwalniające jest uczucie przebaczenia. Jakże uwalniające uczucie napełniło jego serce. Wychodząc z domu swojego pana, czuł się jak ptak wypuszczony z klatki. Kiedy znowu spotkał kucharza, ten jak zwykle kazał przynieść mu wody. Karim jednak odmówił, a gdy tamten znów zaczął mu grozić, z triumfem odpowiedział: on już o wszystkim wie i mi przebaczył. Ta obrazowa historia pokazuje, jak bardzo wyzwalająca jest świadomość wyznania Bogu swoich grzechów i jego przebaczenia. Cały ciężar grzechów jest wtedy usunięty, a serce napełnia pokój z Bogiem. Jeśli w tej historii, jako szatana, weźmiesz kucharza, to jak widzisz, twój grzech, którego nie wyznałeś Bogu, jest podstawą dostępu szatana do ciebie. Szatan może cię kontrolować przez to, że nie wyznałeś swojego grzechu Bogu. Dlatego wyznaj swoje grzechy Bogu, a Bóg jest hojny w odpuszczaniu i chętnie ci wybaczy. Mało tego, Bóg zna wszystkie twoje grzechy. Nie musisz ich przed Bogiem ukrywać. Jeśli nie jesteś w 100% pewien, czy gdybyś dzisiaj umarł, poszedłbyś do nieba, na które nie zasłużyłeś, to niestety duża doza prawdopodobieństwa jest taka, że idziesz do piekła, na które zasłużyłeś. Uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, przestań wierzyć sobie. Zaufaj Jezusowi Chrystusowi, przestań ufać sobie.
Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, przestań wierzyć w siebie. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Wtedy pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, zamiast do piekła, na które zasłużyłeś. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Psalm 32, werset 1.